Myślę, co mały problem, bo jakby nie nagrało nam się, wydaje mi się, że się plik uszkodził z nagrywaniem z poprzedniej akcji. Ale my tutaj po prostu uspokajamy ciągle tą sytuację w tej naszej wiosce, tak? Czyli... Co to za słoń? No dobra, jakiś nowy się oswoił. Ciągle staramy się, żeby, wiecie, żeby wszyscy byli zadowoleni, mieli co jeść, pić. I to się dzieje, tylko oni oszaleli na punkcie sześcianu. Okej, mamy... Czekajcie, co on robi? Obrożę niewolnika, bo mamy też niewolnika, jakby ktoś na YouTubie to oglądał i nie strzaił. Nie wiem, co z tym alkoholem. 18 dni do wyleczenia. To może być kiepsko. Ame odrzuca moje oświadczyny. O Jezu. Najgorzej. Nadejście powłóczycieli, moi drodzy. No to co, zapisujemy. Ile ich nadchodzi? A to wszystkie? To chyba Ame by mogła iść z tymi tymi. Nie Ame, Aliś. Niech pójdzie ze słońmi i tyle. Ona ma zeza trochę, wiecie. Czemu one nie walczą, te słonie? Aha, ja wiem czemu. Ojej, no dobra. Myślałem, że... Bo one jeszcze nie umieją walczyć, wiecie, one nie mają w tej tresurze. Chociaż mają atak, czy czemu nie atakują? Nie kumam tego. Może dlatego, że ona jakby nie jest ranna, wiecie, znaczy nie ugryzł jej jeszcze, dlatego one nie atakują go. Powłóczyciel też taki kurwa szybki jest. Dobra, zabity. Co tam z czatem? Nie widzę czatu. Jest obroża tam, gdzie pas. No widzę, czekajcie. Sprzęt.
ma obraża niewolnika i patrzcie jak teraz niewolnik 0% dziennie obniżenie jak ma obrożę. No ale jakoś chyba będzie próbował uciec czy nie, czy jest po prostu niewolnikiem. Czy mogę zrobić łóżko dla niewolnika? Jakieś takie, nie wiem, gdzie... meble. Miejsce snu. O, na przykład tu. Dla niewolnika, dobra. Ale on ma jakieś potrzeby w ogóle? On się może zbuntować? Smród zgnilizny się kurwa położył przy zwłokach i się dziwi. No ja się nie dziwię. Aha, czekajcie, bo tu w ogóle żeśmy... Nie mam pytań. Kurde, nie mamy radia, nie mamy gnicie płuc. O Jezu, no. A czemu tu jest w ogóle strefa? A, bo tu jest strefa, bo tu drzewo rosło, pamiętacie? Strong guarana, gotowe do zbioru. Wytnie, a tu gdzieś ambrozja rosła, nie? Jeszcze rośnie. Nie wiem, czy nie spróbować tych czołgów porozwalać, czy może to by coś dało. Może pójdę nimi i zobaczymy. Tylko se zapiszę, bo ja nie wiem, czy to nie wybuchnie. Można ponownie użyć wynaturzonego obelisku. Działo Exostridera. Nic tu nie ma ciekawego, szczerze powiedziawszy. Potrzeby, smród zgnilizny, lekki ból. Okej. Lufa to jest bardzo dużo warte. Z tego się robi moździerze. Czemu ząbek potrzebuje ratunku? Aha. To dobra, zróbmy tak. Zapisz. Zróbmy mu eutanazję. Okej, okay, śmierć ząbek i teraz tak. Gdzie on zniknął? Bąkol go niesie? Gdzie on go niesie? A, do grobu. Nie.
No ale nie ma skopiowanego. Chyba, że to nie ten ząbek. Jezu, ile tych rzeźb. Co myślicie? Myślicie, że to jest złego ząbka zabiłem? Jak tam serum wskrzeszenia gula? Z czego się to robi? Wynaturzone mięso bioferyt. Aha, nie mamy wynaturzonego mięsa. Bioferyt to by się jeszcze znalazł. A gdzie są te... A gdzie te zwłoki? A, czekajcie, wynaturzone mięso też się znajdzie. Bo my sobie zetniemy drzewo. No, ale nie wiem, czy to ząbka uratuje, że tamten jest gulem. Zabitym. Dobra, mamy wynaturzone mięso. No i teraz coś powinien zrobić ten. To serum. Żebracy upraszają się zasobów. Aha, okej. Podróż Boga. 70 ziołowy zestaw. Ciekawe. Siedemdziesiąt zestaw ziołowy, to jest dużo, ale ja też mam dużo tych zestawów, mogłem im dać. Może do mnie dołączą albo coś. A, im po prostu się daje ten zestaw. No jestem ciekaw, czy mi wrócą kiedyś i powiedzą, super, dziękujemy. Się dzieją badania, jak tam w anomaliach broń bioferytowa się robi i... A myśmy w końcu zrobili to odmłodzenie, czy nie zrobiliśmy tego odmłodzenia? Chyba tak średnio, co? Ja pierdzielę, ile kur. Oni ubijają te kury, czy nie? Cielęcie słonia, to się chyba musiało urodzić. Dobra, jak z tym zdrowiem, ząbek? Aha, dobra, okej. Jestem ciekaw, czy on się wyleczy z tej choroby, jak go teraz wskrzeszę. Tego, czekajcie, tu się mamy to już? Nie, kto to może zrobić? Czekajcie, będzie, dul będzie robił... Warsztat. A my chcemy tego jaje, chcieliśmy. Gdzie on jest? Chcieliśmy go zmutować, nie? Żeby zobaczyć, co jeszcze mu wyrosną za części ciała. Patrzcie na to. Co mu wyrosło? Ramieniu. Proces się nie powiódł? Czemu? Bo już ma ramię. Zmutowane, dziwne. Słoń nie jest w ciąży. Zespół odstawienia od ambrozji. Jezus. Gnicie płuc.
okej, zajebiście. Gdzie ten dul? Robi to? Dobra, mamy to serum. Znów rzeźba. I to serum byśmy chcieli, żeby podał Aliś na... Jakie to jest serum? O Jezu, pustko percepcji. Czemu? Czemu nie wskrzeszenia w góra, w gula? To nie to serum jest. Fuck, ona wzięła to... O fuck, wzięła to serum. Nie wiem po co. Znaczy, bo je tak zaznaczyłem, ale... Nie o to chodziło. O, ząbek wstał. Dobra, schodzi mu ta choroba. Mi się pobili, zajebiście. Coś się wstrząsnęło, widzieliście? Czy czegoś nie ma. Może akurat komponenty wykopiemy, kto to wie. Kurde, zawsze z tym bioferytem problem. Mamy ten bioferyt czy nie? Mamy. Dobra, idę rytuał robić, żeby mi się humor wszystkim poprawił, bo widzę, że zaczynają być problemy z tym. Poważne. Niski stan żywności? A czego brakuje? Uuu, mięsa nie ma. To tak, alpaki do zabicia, szynszyle do zabicia, żółwie do zabicia. Że nie kurki będą, jakby kurki dorosły, to my je pokroimy na mięsko i tyle. No nie wskrzesimy tego gula. Coś czuję. Bo nam tylko półtorej dnia zostało, nie mamy bioferytu, bo właśnie go zużywamy. No ja wiem właśnie, że zrobili nie to ferum, ale nie rozumiem do końca czemu. Bo miałem ustawione, że mają robić tamto serum, więc o co chodzi? Nie wiem. Dobra, deszcz zaczyna padać. Idziemy na bumalopy polować.
Wiecie, bo one wybuchają i jak wybuchają, to się wszystko podpala i jest wtedy problem duży. A my nie lubimy takich problemów. Sygnał alarmowy. Przecież sygnał z pobliskiego obozu frakcji rozbłaga natychmiastową pomoc. Ktoś został zaatakowany przez mięsne jeże. Dobra. Spalą te bumalopy, a nie będzie, kurde. O, już się spaliły. No dobra. Dobra, ale kilka tych bumalop tam wpadło, nie? Jest jakieś mięso, jest w końcu. Dobra, będą gotować. Obsesja, oszołomienie, Walton. Jest oszołomiony. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, mapa. I gdzie to jest ten sygnał alarmowy? No send caravan, akceptuj. Tylko teraz, który jest, kurde, psychiczny? No są na pewno. Ale nie ma napisane tego tu. Dobra, ta może iść. Ząbek. Nie może iść. Bąkol. Nie może iść. Sami. Nie może iść. Katsumi. Nie może iść. Ame może iść, ale Ame nie ma, nie umie strzelać. Są na pewno. Nie może Aiko. Nie może. Dul może iść, a Dul umie strzelać. Dul może iść. Nicole może iść. Witold jest nie ten i Aliś może iść. Jeśli Aliś idzie, to idą też słonie razem z nią. No i coś tam idzie, takie to jest potrzebne. Dobra, wyślij karawanę. Tak. Puszczam ich w karawanę. No a sześcian to będzie trzeba jakoś opanować, ale jeszcze nie wiem jak. Poszła na do krojenia. Jak ta karawana? Aha, jeszcze nie ruszyła. Idą? Czemu dwie świnie są przy karawanie? Płot się zepsuł? Nie. Może dałem, żeby świnie.
Miejsce pracy górników. O, to jak z mięsnego jeża rozwalimy, to pójdziemy górników też robić. Może będą mieli komponenty. Poszła ta karawana? Poszła. A, duże ryzyko załamania. Super, poszli. Łóżko szpitalne żeśmy ukończyli. Biorzeźbienie może żeśmy... Kapsuła biorzeźbiarska. Może byśmy mogli jakieś, wiecie, im... palec odrosnąć albo coś. A jak słonie... Nie, nie zginą. Słonie są w mocarze. Shit, pożar się zrobił. Okej, okay, deszczyk pada, super. Czemu jest napisane, że niski stan żywności, skoro całkiem nieźle tej żywności mamy? Jak jest tylko ciekawość, to może dadzą radę. No tak, ale mi słonie załatwią tą sprawę. Ja co, słonie wypuszczone, tam będą dziko, dziko atakować i tyle. Dobra, jest git. Wybronione. No dobra, no trzeba go pochować. Saul zostanie pochowany tu w krypcie. Znaczy ząbek. To już drugi. Nike też tu leży. Dobra, zaraz będą na miejscu. No, tu jest pełno tych sześcianów, nie wiem co z tym zrobić. Ja się tego rozebrać jakoś? Dobra. Zasadzka. O, shit. Dobra. Shit, jeden słoń już poszedł atakować. Niedobrze. Co kurde za kupa mięsa leży i...
Dobra, zakupują. O, fuck, tu jest jeszcze. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Tu. Ale my chcemy najpierw zakopać te. Dobra, obszar jest teraz bezpieczny. Dobra, musimy teraz te mięsne bulwy rozwalić, żeby się dostać do... Bo w tych różne rzeczy są, w tych bulwach. Dobra. Okej, tu jest zatkane, tu jest O kurde. A nie, tu są drzwi. Dobra, myślałem, że to jest... Dobra, cofka, cofka. Już chyba nie ma co. No właśnie, dobra, to już możemy chyba tą karawanę składać. Wątpię, żeby tu coś jeszcze było. Nie ma nikt budownictwa, nikt nie rozbierze na części. Aha, tu jeszcze coś jest. Słoń umarł? Czemu? Dobra, to co, ewakuacja? Tu jeszcze kurde jakiś jest, ale dobra, no to chodź. O, oh, shit. Gdzie jest reszta? Dobra, uformuję karawanę i robię stąd spadówę, nie? Dobra, świat. Reformuj karawanę i tu akceptuj. Dobra, co bierzemy? Odłamek, no to na pewno bierzemy. Ciał nie bierzemy. Kolców też nie bierzemy. Możemy wziąć jakieś... Tu coś jest plemienne. O, nakrycie, nakrycie, hełm. Strój plemienny z futra szynszyla, parka, coś to może się uda to sprzedać. No i meble chyba nie, bo to nam do niczego nie będzie potrzebne. Bierzemy tak.
Medyczne bierzemy wszystkie. I co? O, śpiwory w ogóle tu są. Z włosaka diabelskiego śpiwór. To bierzemy, może to będzie, wiecie. O, wszystko jest brane. A czemu jest zero? Nie, to ja chcę wszystko wziąć. Dobra. Wyślij. Dobra, co tam u nas słychać w wiosce? Śmierć słoń, no niestety. Co jakiś czas nie, ktoś tam umiera sobie. A, nie wziąłem w ogóle guli, nie wziąłem na te walki. A, to nic. No, słonie są u nas właśnie po to, żeby... O, kapibara, moi drodzy. Stado kapibar się pojawiło. Wszystkie kapibary idą na odstrzał. Tak to już jest z kapibarami. O, patrzcie, mamy komponenty. Znaleźliśmy komponent. I gdzie on go będzie szedł? Zanieść? Odłożył go. Czyli jednak się udało. Dobra, dotarliśmy do górników. No i co? Gdzie oni są? Aha, tu. Ci górnicy to jacyś tacy są z nożami. To jedziemy z nimi. O kurwa, granat wrzucił, albo nie wiem co to jest. Let's go. Okej. Nieźli ci górnicy. Odkryto obszar. O. Dobra. Nie wiem, coś się dzieje. Ktoś nas jeszcze atakuje? Chyba nie. Dobra. Jest tu coś jeszcze, to trzeba rozmontować. To są, rozumiem, górnicze jakieś. Jest tu coś jeszcze górniczego? Chyba nie. Jak to słonie, one wszystkie zdrowe czy umierają? Dobra, raczej nie umrą. Śmierć piskle, co się stało? O kurwa! Dobra, jest srebro rzeczywiście, tak jak nakopali srebra, tak jest. Aliś nam zdziczała.
Dobra, tą karawanę już chyba możemy odsyłać, nie? Dobra, odeślijmy ją do domu. Reformuj karawanę i ona idzie tu. I tak, wszyscy idą. Przedmioty, idziemy tak, wszystkie komponenty, aż jeden, zajebiście. Dobra, trochę stali. Weźmy te powłoki. Można to jakieś noże od nich zabrać. Toksyczne granaty możemy wziąć. Tu nic ciekawego. No i co to srebro? Trzeba wziąć 2000 srebra. Całkiem nieźle. Urządzenie gaśnicze myślę, żebym wziął. Lampki nocne też można wziąć. Zaopatrzenie. Bierzemy wszystko. Wyślij. Dobra, wracamy do bazy patrzeć, co się tu dzieje. Uciekają pewnie, ewakuacje robią te. No nie, nie może się zacząć oddalać. Gnijcie drzewo i róbcie zagrodę, bo nam wszystkie pisklęta uciekną. I teraz łapią je wszystkie do kołcka przy takiego przyczepiają, żeby nie uciekły, ale to tak nie do końca działa. Co on idzie robić? A zjeść. I dopiero wtedy będzie budował. Dobra, chyba się udało, co? Jest? Jest, dobra. Jak moja karawana idzie tu? Tych skrzyń nie dało się otwierać? O kurde, nie wiem, o jakich skrzyń. To nie były skrzynie, to były te... ogniska, czy tam klimatyzatory drewniane takie. To nie są skrzynie. O kurwa, nadejście chimer. Nie mam jeszcze czegoś takiego chimera. Trzeba to będzie badać. Dobra, niech już montują łóżko na chimerę, bo to będzie na pewno... Na pewno chimera będzie tutaj dojona zaraz. Serum niszczyciela. Co to jest serum niszczyciela? Nawet nie chcę wiedzieć. Ale jak te chimery co, będą atakować, czy one po prostu są... Nie no, chyba będą atakować, co? To tak średnio, bo moja karawana dopiero tu zmierza. No nic, to najwyżej zapiszmy i nadejście chimer będzie w następnym odcinku, bo ja muszę kończyć, bo idę na działeczkę i motocykl uruchomić. Ty, znów nie mogę zakończyć nagrywania. To chyba w ogóle nie będzie z nagrań z tego live'a dzisiejszego, bo tu jest coś nie tak. A zresztą zobaczymy później. Tak czy siak, moi drodzy, ja kończę. Dziękuję wam za oglądanie. No, nadejście chimer. Nie, już nie dokończymy dzisiaj nadejścia chimer. Jutro raczej nie ma live'a. Zobaczymy jak później, w tych kolejnych dniach. Ja tam mam jakieś plany. Może jakiś wyjazd, może nie. Kto to wie? A wam życzę oczywiście wesołej majówki, pysznej kiełbasy. No i tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. Do zobaczenia na następnym live'ie. Hej.